Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj odpowiedzi na następne Wasze pytania. Aby nie przedłużać, zaczynajmy po kolei. Pytanie Hani, które dotyczy pracy z wahadełkiem, brzmi: czy wahadełko zawsze mówi prawdę, czy zadawać mu pytania osobiste? W tym miejscu pragnę jeszcze raz podkreślić, to dotyczy wszystkich osób, które pracują z wahadełkiem i występują w tej pracy jakiekolwiek utrudnienia, jakiekolwiek problemy. Pracę z wahadełkiem dokładnie opisałam w mojej książce Kurs Magii 1. Bardzo proszę zerknąć do tej książki i wyjaśni ona wiele wątpliwości. I tutaj jeszcze raz króciutko podsumowując, gdyż ten temat omawiałam już także na blogu, a także kilku bardzo krótkich wypowiedziach w niektórych moich filmach. Wahadełko jest bardzo trudnym narzędziem magicznym. Jest narzędziem o wiele trudniejszym niż na przykład karty tarota. Dlatego polecam osobiście to narzędzie jako jedno z ostatnich, czyli lepiej zacząć od kart tarota czy run, a dopiero w dalszej praktyce przejść do wahadełka, gdyż na pracę z wahadełkiem ma wpływ bardzo wiele energii. To są energie w Waszym otoczeniu, to są energie z innych wymiarów, przesłań innych wymiarów, czy od mieszkańców innych wymiarów. A nawet takie zwykłe promieniowanie ziemskie, czy promieniowanie telefonu komórkowego, czy linii wysokiego napięcia. Dlatego może się zdarzyć tak, że wystąpią problemy w uzyskaniu odpowiedzi. Jak jednak poradzić sobie i rozpoznać takie problemy, czy rozpoznać złe odpowiedzi wahadełka? Tutaj polecam Wam już kilkakrotnie metodę pracy z białymi karteczkami. Taka bardzo prosta metoda, niezwykle skuteczna. Czyli tworzymy trzy karteczki, wszystkie wyglądają tak samo, są to białe kartki, z góry białe, z dołu białe. Na jednej stronie piszemy odpowiedzi. Tak, nie, nie wiem, albo odpowiedź neutralna, albo brak odpowiedzi. Czyli na jednej kartce jest odpowiedź tak, na drugiej kartce jest odpowiedź nie i na trzeciej kartce jest tak zwana odpowiedź neutralna. I jeżeli pytacie o cokolwiek wahadełko i w przeszłości wystąpiły problemy z uzyskaniem właściwej odpowiedzi, to sprawdzamy odpowiedź wahadełka przy pomocy tych białych karteczek. I tutaj odpowiadając na pytanie Hani, wahadełko odpowie na każde pytanie. Odpowiedź naturalnie będzie bardzo prosta, tak lub nie wiem, brak odpowiedzi. Dlatego zadajemy pytania tak zwane zamknięte, w których odpowiedź brzmi tak, nie, nie wiem. I można zadawać wszystkie pytania, także pytania bardzo osobiste, na swoje własne potrzeby lub potrzeby innych osób. Przejdźmy do następnego pytania. To jest pytanie Beatki. Witam Pani Mario. Pisałam afirmację. Dziś użyłam czarnej świecy. Ze zgaszeniem nie było żadnego problemu, ale po zgaszeniu świeca dymiła dłuższy czas. Najpierw dym był prosty i długi, a później przechodził, że tak powiem, w sprężynki. Później dym skierował się w lewą stronę, był już prosty na krótkim odcinku, a następnie jakby z jednego powstały dwa i tworzyły się sprężynki. Beatka pyta, jak odczytać przesłanie dymu ze zgaszonej świecy. Moja kochana Beatko, ten temat omówiłam już w mojej książce Magia, szczególnie w nowym wydaniu mojej książki Magia Nowa Edycja, znajdziesz ją w magicznym sklepie. Tam jest dokładnie omówiony temat, co oznacza dane zachowanie się dymu ze zgaszonej świecy rytualnej czy świecy, której używasz przy pisaniu afirmacji. Ale teraz tak dla przykładu przeanalizuję list Beatki i odpowiem dla Was w kilku słowach, co dokładnie oznacza ten dym w tym przypadku. Czyli przejdźmy jeszcze raz. Najpierw dym był prosty i kierował się ku górze. Zawsze odczytujemy dym danej świecy, zaczynając od dołu. Jeżeli mamy świecę, gasimy ją i zaczynamy od początku. I w ten sposób mierzymy czas, mierzymy przełom danego czasu, czy okres czasowy. Na początku najbliższa przyszłość,
w środku ta dalsza i na samej górze ta najdalsza. W przypadku Beatki dym był prosty, tak, najpierw dym był prosty, czyli to jest znak, że otrzymasz wsparcie, że wszystko idzie w dobrym kierunku. To jest pozytywne przesłanie. Następnie tworzyły się sprężynki. Jeżeli tworzą się sprężynki, to należy cierpliwie czekać. To wsparcie z zewnątrz nastąpi, ale najpierw musimy cierpliwie czekać, dążyć i pracować nad daną sytuacją. I następnie dym był prosty, czyli to wiemy już. I następnie powstawały dwa, oznacza to, że mogą powstać dwie sytuacje życiowe, w której należy podjąć decyzję. I następnie dym szedł w lewą stronę. I to oznacza, że podejmiesz decyzję i ta decyzja będzie właściwa. Dlatego, jeszcze raz podsumowując, na początku wszystko pójdzie bardzo dobrze, następnie sytuacja się troszkę skomplikuje i konieczne będzie podjęcie decyzji. Jeżeli dym idzie w lewą stronę, otrzymasz pomoc z zewnątrz i podejmiesz właściwą decyzję. W kilku słowach, naprawdę, to analiza dymu ze zgaszonej świecy jest bardzo ważna i należy jej poświęcić dużo więcej miejsca i dużo więcej czasu, ale może nie dzisiaj. Następne pytania to jest cały zbiór pytań, które dotyczą magii seksualnej. A mianowicie to jest pytanie od Tomka. Ja na to pytanie odpowiem tutaj publicznie. Chodzi o to, co zrobić, jeżeli partner lub partnerka unika zbliżeń seksualnych czy jakiejkolwiek cielesnej bliskości. Takie sytuacje, moi kochani, są normalne. Proszę się tym nie przejmować. W mojej praktyce mam bardzo wiele takich sytuacji i to nie jest jakiś objaw braku miłości i tak dalej. Ma na takie zachowania wpływ bardzo wiele różnych czynników. Pierwsza pomoc to jest kwarc różowy. To jest taki bardzo prosty sposób, aby wasze otoczenie, szczególnie miejsce, w którym dochodzi do zbliżeń seksualnych, w jakiś sposób upiększyć energetycznie przy pomocy drgań i frekwencji kwarcu różowego. Następnie można stosować herbatki z tak zwanej roślinki magicznej o nazwie Damiana, czyli Turnera Diffusa. Ta roślinka działa bardzo mocno na kobiety, na sferę seksualną, a na mężczyzn działa pobudzająco. To są takie domowe sposoby. Jeżeli natomiast nie uda się takich barier w sferze cielesnej i seksualnej przełamać, to oznacza, że mogą być bardzo poważne bariery energetyczne, które mają wiele przyczyn. Może poświęcę dla tego tematu nowy filmik, tutaj tylko w dwóch słowach. Aby takie bariery przełamać, konieczne jest oczyszczanie sfery seksualnej w związku. I jeżeli ktoś ma takie problemy, proszę sobie zerknąć do magicznego świata, do sklepiku, tam są rytuały oczyszczania i jest dokładnie rytuał oczyszczania jednej sfery twojego życia ze złych energii i aktywowania pozytywnych energii. I to wówczas należy przenieść na sferę seksualną. Następne pytania to są kilka pytań zebranych z zakresu pytania o tarota, pytanie o przepowiednię przyszłości. Wiele osób zgłasza się do mnie z prośbą o wykonanie bezpłatnej przepowiedni czy tak zwanej wróżby za darmo. Moi kochani, ja sobie zdaję sprawę z tego, że wiele osób oczekuje pomocy magicznej. Wiele osób nie ma możliwości jak gdyby finansowych czy innych, aby wysłać wymianę magiczną za taką przepowiednią, ale ten temat poruszyłam już na blogu. To jest bardzo ważne i tutaj mówiłam o tym również w jednym z filmów, że za wszelkie prace magiczne musi być zachowana zasada magicznej wymiany i równowagi. I dlatego bardzo proszę nie brać tego jakoś osobiście do siebie, jeżeli ja takiej pracy odmówię, też tej pracy odmówię, ponieważ musi zostać zachowana magiczna zasada wymiany i równowagi za każde energię, za każde rytuały i za każde przepowiednie. Następne pytanie, to jest pytanie Anetki.
Mam w życiu pecha, pragnę zamówić rytuał oczyszczania. Jak to zrobić? Moja kochana Anetko, bardzo proste działania. Przechodzisz na moją stronę, przechodzisz do sklepiku Magiczny Świat i tam są rytuały oczyszczania. Bardzo proszę dokładnie przeczytać opis każdego rytuału, zdecydować, który jest dla Ciebie najlepszy i ten rytuał zamówić. Następne pytanie to jest pytanie Michała. Czy prowadzi Pani kursy indywidualne? Mam wiedzę teoretyczną w zakresie okultyzmu, spirytyzmu, hermetyzmu oraz wiedzę praktyczną w magii chaosu oraz czarnej magii. Obecnie uczę się teorii magii ceremonialnej. Interesuje mnie natomiast magia natury. Potrzebuję jednak praktyki. Czy mogłaby mi Pani w tym pomóc? Michał już uzyskał moją odpowiedź, ale to pytanie pojawia się wiele razy i dlatego odpowiadam jeszcze raz tutaj w formie filmiku. Moi kochani, jeżeli ktoś z Was pragnie uczyć się magii pod moim kierunkiem, czyli wybiera mnie na swojego mistrza. Wcześniej nie było takiej możliwości w taki prosty sposób. W tej chwili ta możliwość jest. Bardzo proszę przyjść do sklepiku Magiczny Świat do 2 dni. Wstawię tam kursy indywidualne, czyli lekcje magii i można sobie taką lekcję wykupić. Wiadomo, że najważniejsza jest pierwsza lekcja i tutaj opiszę dokładnie na stronie, jakie informacje od Was są mi potrzebne, ponieważ jest ich informacji bardzo dużo. Nie tylko potrzebuję Twoje imię, nazwisko, miejsce, w którym mieszkasz, ale potrzebuję bardzo wiele innych informacji, czyli na przykład, kto był wcześniej Twoim mistrzem, co już wiesz, co Cię interesuje, jakie masz specjalne zdolności, czy prowadzisz księgę praktyk, czy prowadzisz księgę snów. Te wszystkie pytania zostaną opisane na stronie. Do 2 dni będzie ta możliwość, aby sobie te kursy indywidualne u mnie zamówić. Jak wiecie, prowadzę Akademię Sztuki Magicznej Omen Sententia. Wiele osób pyta mnie, na przykład, jeżeli uczęszczam do Akademii, gdzie mieszkam. Oczywiście możecie mieszkać ze mną u mnie, a możecie także dojeżdżać. Natomiast wiele osób pytało mnie o takie kursy indywidualne w formie wymiany korespondencyjnej, wymiany mailowej i dlatego ta nowa możliwość dla Was. Oczywiście daną lekcję można sobie dokupić w miarę możliwości, czyli nie musicie co tydzień, nie musicie co 2 dni czy co miesiąc, jak Wam wygodniej i po pierwszej lekcji będziecie mieć taki wgląd w to, jak ja Was prowadzę, czy Wam się to podoba i jeżeli tak, można wykupić kolejną lekcję. I to były wszystkie pytania. Moi kochani, w tym miejscu chciałabym poruszyć jeszcze jeden temat. Moi kochani, w ten sposób nasze kolejne spotkanie magiczne dobiegło końca. W następnych dniach kolejne odpowiedzi na następne Wasze pytania. Tych pytań jest mnóstwo, ale z tego co zauważyłam, wiele osób pyta o podobne rzeczy i dlatego te filmiki odpowiadają jednocześnie na wiele pytań. Moi kochani, w tym miejscu pragnę jeszcze dodać jedną odpowiedź na bardzo ważne pytanie, bardzo ważny problem, który pojawia się u wielu osób, a ostatnie pytanie pochodzi od Grzegorza. Grzegorz mianowicie napisał do mnie o problemach, które występują w jego życiu. Jest to osoba, która zajmuje się magią, która w jakiś sposób próbuje zmienić otoczenie dookoła. Moi kochani, dokładnie cytuję list Grzegorza, aby to było wszystko jasne. Droga Pani Mario, mam pytanie natury technicznej. Denerwuje mnie głupota innych ludzi. Stale prowadzę dyskusję, by uświadomić przyjaciół bez żadnego widocznego efektu. Normalnie jakby rzucać grochem o ścianę. Po każdej dyskusji jestem wykończony i ogarnia mnie zrezygnowanie. Dlaczego ludzie są tak ograniczeni? Moi kochani, na to pytanie pragnę w tej chwili odpowiedzieć. Wiele osób, które zajmują się magią, wiele osób, które zajmują się fantastyką tak zwaną, wiele osób, które zajmują się ezoteryką, napotyka na pewien problem. Pomimo tego, że świadomość wielu, wielu ludzi wzrasta i to widać naprawdę z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, coraz więcej osób interesuje się taką tematyką, zaczyna
odczuwać pewne przekazy, odczuwać pewne energie, ale mimo tego jest to w tej chwili jeszcze bardzo mały procent na naszej kuli ziemskiej. Dlatego zdarzają się sytuacje, których przykładem jest Lis Grzegorza, a także wiele sytuacji, które opisujecie mi na co dzień, że wasi przyjaciele, wasi znajomi wyśmiewają wasze zainteresowania, czy w jakiś sposób tracicie energię, gdyż próbujecie przekonać inne osoby o waszych przekonaniach, o waszych ideałach, o waszym sposobie życia. Moi kochani, jakie jest moje podejście do tego tematu? Podejście jest następujące. Należy walczyć, jak najbardziej. Należy uświadamiać innych ludzi. Należy przekazywać informacje. Należy nauczać. Ale należy również zastanowić się, ile energii inwestujecie w takie właśnie potyczki, spory słowne i dyskusje. Często występują takie sytuacje jak u Grzegorza. Rozmawiacie ze znajomymi, otrzymujecie kontrargumenty, otrzymujecie pewnego rodzaju energie przeciwstawne, wiele osób was nie rozumie i inwestujecie waszą energię życiową. Próbujecie dalej przekonywać, próbujecie nauczać, wielu osobom to się udaje, ale jakim nakładem energetycznym? To jest mniej więcej tak samo jak w mojej praktyce. W mojej praktyce ja przekazuję wam pewne informacje i z założenia przekazuję te informacje dla osób zainteresowanych tematem. Ale jak to w życiu bywa, wiele osób, tak zwanych normalnych, które jeszcze są na innym poziomie świadomości, ogląda te filmy, czyta moje książki, czyta przekazy i wiele osób próbuje lub czyni to, krytykuje mnie, wyśmiewa pewne spojrzenia, pewne przekonania. I teraz, gdybym ja codziennie traciła moją energię życiową i próbowała przekonać takie osoby do pewnych rzeczy, które są dla mnie kompletnie naturalne i kompletnie normalne, a dla tych osób są to rzeczy kompletnie nienaturalne i kompletnie sprzeczne z przekonaniem, z ideologią, to jesteście sobie w stanie wyobrazić, ile mojej energii życiowej musiałabym zainwestować w coś tak zwaną syzyfową pracą. Czyli, moi kochani, moja rada jest następująca. Na tym świecie jest mnóstwo osób, które myślą podobnie, które mają podobne zainteresowania i nie warto tracić własnej energii życiowej na fizyczne potyczki czy na fizyczne dyskusje. Jak wiecie, w naszym wymiarze jest jeszcze coś takiego, co naukowcy nazywają telepatią, ale to są całkiem inne struktury i całkiem inne energie. I moja rada jest taka, skupić się na sobie i wysyłać wasze myśli do wszechświata. I na zasadzie magnetyzmu te myśli powędrują do innych osób. I te osoby staną na waszej drodze życiowej. I jeżeli w tej chwili macie przyjaciół, którzy was nie rozumieją, to wkrótce pojawią się nowi przyjaciele, nowi znajomi, którzy mają podobne spostrzeżenia, podobne ideologie. Dlatego zamiast walczyć słownie, zamiast tracić energię życiową, lepiej jest skupić się na sobie i wysłać wasze myśli do wszechświata. Po prostu to jest bardzo proste. Usiąść, położyć się, stać. Najlepiej robić to wieczorem, jeżeli macie spokój, jeżeli obok was są dobre energie i zaczynacie przesyłać wasze myśli do wszechświata. Tutaj tak samo dla osób, które pragną coś zmienić na naszej kuli ziemskiej, tak samo lepiej jest przesyłać takie pozytywne myśli przez inne kanały niż fizyczne dyskusje. Czyli jeżeli chcemy przekonać inne osoby o tym, aby na przykład żyły ekologicznie i nie wypalały traw, czy to są takie przykłady, czy nie opryskiwały warzyw i owoców, to wówczas stajemy wieczorem i zaczynamy wysyłać takie myśli, przekazy medialne dla innych ludzi.
I wierzcie mi, że tutaj efektywność takich przekazów jest o wiele większa niż słowne przekonywanie pewnych ludzi czy słowne dyskusje. Dlaczego tak jest? Ponieważ dookoła nas jest bardzo wiele osób, które już zaczynają myśleć inaczej, na przykład podobnie do nas. Ale te osoby również napotykają na pewne trudności. I jeżeli każda z tych osób zamiast dyskutować, czy zamiast tracić energię życiową na pewne rzeczy nieproduktywne, zacznie wysyłać medialnie swoje myśli, to zaczynamy się wszyscy razem łączyć, myśleć mniej więcej o tym samym i tworzymy pewnego rodzaju siatkę, pewnego rodzaju połączenie medialne i nasze myśli są tak silne, że mają wpływ na innych ludzi, którzy jeszcze nie są na takim etapie jak my, ale są na przykład na niższym poziomie, proszę się tutaj nie obrazić, świadomości. Dlatego zamiast dyskutować godzinami z przyjacielem, który nas kompletnie nie rozumie i jest pod wpływem otoczenia, w którym żyje, czyli na przykład telewizji, radia, swoich własnych przyjaciół, miejsca pracy i na każdy wasz argument przyniesie 1000 innych argumentów przeciwnych i wasze argumenty jak gdyby trafiają cały czas grochem o ścianę, zamiast marnować tą energię, lepiej przekazać te przekazy medialne do wszechświata i w ten sposób zmienić ludzi dookoła was i po pewnym czasie również waszego przyjaciela. Moi kochani, mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli nie, bardzo proszę pytać. Postaram się w jakiś dokładniejszy sposób na większej ilości przykładów przedstawić ten temat. W tej chwili dziękuję wam bardzo za nasze spotkanie magiczne i jednocześnie zapowiadam, że w kolejnych kilku dniach pojawi się tutaj na moim kanale opowieść, która przedstawia w sposób podobny jak opowieść o starości znaczenie księcia monet, czyli tej wyjątkowej, pięknej i niezwykle głębokiej karty w tarocie. Zapraszam serdecznie i dziękuję za uwagę. Jeżeli film się podoba, kciuk w górę. Jeżeli film się nie podoba, kciuk w dół. Dziękuję za uwagę. Wasza Maja Bogdan.